co ci wstyd. Naszej ziemi chcemy dać, by go nigdy nie zabrakło, by go każdy z nami miał. Gospodarzu nasz kochany, dobrze jest o pracy nam. Uświęć Polskie święto nasze i to robi sam. Uświęć Polskie święto nasze i to robi sam. Opowiem, kto robił ten wieniec, opowiem też, z czego jest robiony ten wieniec, opowiem, jak się zbieramy i jak kultywujemy produkcję. Wspomnę również o tym, że nasz region jest wielokulturowy, ponieważ nie mamy takiej tradycyjnej kultury, bo jesteśmy ludnością napływową, więc myślę, że jak ujmę to wszystko w słowa, to akurat będzie taka bardzo dobra promocja naszego zachodniopomorskiego. Dożynki w Spale 2016 to już historia. Ponownie gościnne progi Sołtysa. Wróciliście wczoraj, wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o gminę. Reprezentowaliście całe województwo zachodniopomorskie na dożynkach prezydenckich. Zanim przejdziemy w ogóle do tego, w ogóle do samych dożynek, powiedzcie troszkę o przygotowaniach, bo to też jest bardzo istotny element w ogóle uczestnictwa. Poświęciliście mnóstwo pracy, mnóstwo instytucji, ludzi was tu wspierało. Może ja zacznę, pozwoli rzecznik? Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Tak. Witam Państwa serdecznie. Jak tu Pan redaktor powiedział, już po Spale, już po dożynkach i czas zacząć siewy na nowe wieńce, żeby było co pleść. Mówił Pan o przygotowaniach. No, przygotowania były ciężkie, żmudne i nie powiem, że nie tanie. Były kosztowne. Mieliśmy dużo sponsorów. Takim największym sponsorem był Urząd Marszałkowski, Izby Rolne, Lasy Państwowe, prywatni przedsiębiorcy, którym też niebawem podziękujemy. Starostwo, gmina Dygowo przede wszystkim, cały pilotaż poprzez porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. No wiele, wiele osób wspierało, życzyło, jak to się mówi, sukcesów. Tam. Sukces chyba był, sam wyjazd to jest nagroda wielka, zaszczyt być na takich dożynkach prezydenckich. Przede wszystkim jako rolnik, to mówię, i sołtys, no jestem dumny z sołectwa, z ludzi, którzy pomagali. No i wielkie, wielkie dzięki. Jak na razie, później zobaczymy. Jeśli chodzi o przygotowania, to może ja się jeszcze włączę do tego, bo przygotowania to zaczęły się już 2 lata temu, bo w tamtym roku to, że wygraliśmy konkurs wieńców w Baszkowicach, to było to największe przygotowanie i wstęp do tych dożynek. Nawet nie wiedzieliśmy w Baszkowicach, że jedną z nagród to będzie wyjazd do Spały, bo my to tak odbieraliśmy wszyscy jako nasza grupa wieńcowa, więc przygotowania trwały, można powiedzieć, 2 lata. Jeden wieniec zeszłoroczny, no i tegoroczny. Tegoroczny wieniec był misternie dopracowany w szczegółach, w detalach. Tu pani Basia Grygonis i pani Basia Kargul zrobiły projekt, ale zboża, kłosy, zioła zbierałyśmy już od połowy chyba czerwca. Nie będę wymieniała każdej z nas, co miała tam do zrobienia, chociaż duży wkład niektórych z nas był bardzo widoczny, bo była to taka czysto fizyczna praca, innych była logistyczna praca, gdzie nie widać, a efekty były bardzo namacalne. Inni mieli zadanie reprezentować gminę, pokazać się, czy nawet takie typowo siłowe zadania jak nieść wieniec też było. Nie było lekko. Nie było lekko. Temperatura nie pomagała. Ten nasz ambitny plan zrealizowany był bardzo ciężki, więc trudno jest tak wymienić wszystkich z nazwiska i imienia, kto coś zrobił, ale pracy jest masę przy czymś takim. Wiedzą to ludzie, którzy się angażują w prace społeczne, bo oprócz tego, że swój czas poświęcamy, swoją taką no, fizyczną pracę, bo to też taka była, to jeszcze jesteśmy zaabsorbowani tym i no i później ta presja. Presja taka, żeby zaprezentować nasze województwo, nie dać plamy, no jakoś tak wyglądać,
I zachować się, żeby później nie śmiali się i nie wytykali palcami. No, żeby... Wyglądaliśmy dzięki z pozoru, dodam. To, tak? No, dokładnie, tak. Bo mieliście piękne stroje, także... Nawet dużo ludzi zauważyło to tam na miejscu, że czy to były pytania, czy są nasze tradycyjne regionalne. Stroje regionalne. No niestety, takiego stroju nie mamy, ale... Tak, ale wzbudzaliśmy sensację, lubiły nas kamery, fotoreporterzy robili nam prywatne, znaczy te osoby takie prywatne też bardzo nas jakoś tak mile witały i machały do nas, bo pewnie wzbudzaliśmy swoim wyglądem no, takie zainteresowanie, bo dopytywali się skąd jesteśmy, skąd przyjechaliśmy i tak jak Wojtek mówi, no nie mamy tradycyjnych strojów, to może już zaczniemy jakąś taką tradycję. Może to będzie narodziła ten... się nowa, może, nowa może tradycja, to będzie ten tak. Zalążek tych tradycji. To może tak dwa dni był wasz pobyt w Spale. To może pierwszy dzień, sobota, tak? Sobota to był konkurs wieńca, najładniejszy wieniec dożynkowy, gdzie pani prezentowa była w składzie jury. Było 5 osób, tak? Pani prezydentowa była honorowym członkiem jury. Przepraszam, że się wtrącę. Tam była, jury było 4-osobowe, w tym 2 etnografów. Więc naprawdę pod takim już historycznym i tradycyjnym kątem był ten wieniec, każdy wieniec prześwietlany. Więc myślę, że my ze swoim wieńcem no, nie zajęliśmy pierwszego miejsca, ale myślę, że nie odbiegaliśmy od innych. Pierwsze miejsce zajął wieniec z Lubelszczyzny. Tam kilka razy podkreślane było, że ta grupa wieńcowa zajęła już trzeci raz pierwsze miejsce w ciągu od 2009 roku, więc oni jakoś mają mają tradycję taką, no chyba bardziej zakorzenioną niż my i podkreślali, że wieniec jest opleciony nićmi ze lnu zrobionymi własnoręcznie. Kilka razy mówię to podkreślali, więc tam pewnie ci etnografowie jeszcze w kierunku tej tradycji ukłon dali. My, mówię, nie odbiegaliśmy i tak jak oglądaliśmy te wieńce, to znaczy, trudno było wybrać. Mi się wydaje w czołówce takich wieńców. A w ogóle była jakaś klasyfikacja, czy był tylko był wygrany wieniec? Tak, tylko i wyłącznie tylko wygrany, który dostał piękną nagrodę 10 tysięcy, natomiast pozostałe 15 wieńców dostało jednakową nagrodę w wysokości 1000 zł i mówi, że jak oceniali te wieńce, to tam ułamkami punktów różniły się między sobą, bo tam wszystko było brane pod uwagę. Właśnie tradycja, ilość zbóż, zioła, kwiaty, płody rolne, inne, owoce, warzywa, czy były w tym wieńcu. Było też ważne, czy przy omawianiu wieńca było podkreślone to, że tradycja jest kultywowana, czy wciągamy do tej pracy młodych ludzi, czy wieniec był ośpiewany. Ta piosenka też pewnie była brana pod uwagę, ponieważ no, my na tą okoliczność ułożyliśmy swoją piosenkę. Może tam melodia nie była jakaś wysokich lotów, no ale po prostu to była ludowa piosenka. Tak, kto prezentował fizycznie tutaj wieniec? No, Czesława... Wieniec ja omawiałam do pani prezydentowej, która do każdej grupy podchodziła z zainteresowaniem. No, i słuchała, także, ale to ona miała, mówię, udział honorowy, a etnografowie i członkowie jej komisji oceniali ten wieniec, więc inne grupy były, myślę, że to już takie, no, bardziej... No, jakby to określić, bardziej profesjonalne, bo mieli jakiś tam układ taneczny, może tam zespół ze sobą zabrali. No my jeszcze tego nie mamy, ale wszystko przed nami, rozwijamy się, będziemy mieli. No, będziemy się starać, może jeszcze kiedyś pojedziemy na tak. Miejmy nadzieję. A jak stoisko może opisze, jak wyglądało? Stoisko z województwa zachodniopomorskiego było tam wspierane też poprzez pracowników z Urzędu Marszałkowskiego, którzy zajmują się tym chyba profesjonalnie, ale mieliśmy też swój własny tak jakby stolik z produktami z Dygowa, czyli chleb tradycyjnie, bo musi być, smalczyk też tradycyjnie, no i ogórki zrobione z dygowskich ogórków, ale tytuł był kołbrzeski, żeby też nie było, że jesteśmy tacy samolubni. Bo na kołbrzeskiej solance. Więc ale musiały, na kołbrzeskiej solance, dlatego musieliśmy... No, ale ogórki z Dygowa. Z Dygowa. Tak. No, ogórki chyba zrobiły furorę. Smalczyk i chlebek, który był wypieczony też tu przez Marzenę Winiarską. Dziękujemy za,
za pomoc w tym przedsięwzięciu. No nawet musimy się pochwalić i mówię to żartobliwie. Mogę to jeszcze raz powiedzieć? Już takie do znudzenia się robię. Przed wejściem pary prezydenckiej na stoisko oczywiście takie sprawdzenie przez Biuro Ochrony Rządu. To tak naprawdę troszeczkę skóra tak się robiła szorstka, jak ci panowie wpadali, przepraszam, przychodzili i mówili, co wy chcecie tutaj parze prezydenckiej zaprezentować, jakiś prezent. No i tak spojrzał pan z biura na ten talerz chlebków posmarowany smalczykiem i mówi, proszę nie częstować pary prezydenckiej smalczykiem. Ja mówię, no oczywiście, no jeżeli taka jest procedura, po prostu nie będziemy. No ale pani prezydencka po wysłuchaniu też do kolejnej piosenki, którą mieliśmy przygotowanej, króciutkiej, no to zobaczymy stoisko. No i wchodzi, no i pani prezydentowa mówi, o smalczyk! Możemy się poczęstować? Ja mówię, no bardzo, bardzo proszę, no bardzo na miło, nie, że państwo będziecie się spróbować. No oczywiście dodałem, że ogórek to by był taki komplecik, no i spróbowali ogórka, no mówili, że smakowało, ale raczej smakowało, bo naprawdę później, gdy pana prezydencka odeszła, tłum ludzi no, wchodził, częstowaliśmy wszystkim, co mieliśmy. Tak, no właśnie to był namiot właśnie z zabrakło mi słowa. Promocja naszego województwa zachodniopomorskiego i poproszono nas, ci pracownicy poprosili, abyśmy my tam stanęli w strojach i zaśpiewali swoją jakąś piosenkę kolejną. Mieliśmy przygotowane Byliśmy taką wisienką na torcie może. Oczywiście. Może tak mało barwny byłby i ten namiot bez nas. No my tam na czerwono w makach. Robiliśmy. Akcentiście na wysokości. Tak, no. Wydaje mi się i tutaj w Spale, tak samo w Baszkowicach nasz wieniec i my wyglądaliśmy no tak jak wyjątkowo, bo zajęliśmy pierwsze miejsce w Baszkowicach. Skromność no i ten mamy sukces, na drugie. Ja myślę, że to jest też sukces i duża, duża nagroda naprawdę każdemu sołtysowi. Pani sołtys życzę. I będę gratulował, jeżeli po prostu pojadą. Jeżeli będzie taka szansa, to taki już apel, nie rezygnujcie, jedźcie, bo naprawdę wielkie przeżycie. No, spotkać się z głową państwa, z małżonką, zobaczyć to wszystko, jak to tak w środku wygląda. Byliśmy może, nie wiem, w setce ludzi, gdzie byliśmy bardzo blisko. No, fajna przygoda. Tak, tak jeszcze... kończąc, w niedzielę był główny ten cały ceremoniał dożynkowy, tak? To może jeszcze tutaj parę słów. No tutaj wybraliśmy chyba się jako jedni z pierwszych na ten obiekt olimpijski do Spały, żeby no techniczne problemy z samochodem typu tachograf i tak, ale nie będę o tym opowiadał, bo to... No i sobie po prostu idziemy na nasze stoisko. Panowie mówią, nie ma przejścia. No to idziemy sobie dalej. Ci drudzy panowie też mówią, że nie ma przejścia. No i tak sobie stoimy. No ale później ruszyliśmy do kaplicy, gdzie o 11 rozpoczęły się notabene po bardzo szczegółowym sprawdzaniu msza święta o godzinie 11. Później przemarsz. Znaczy się pan prezydent przyjechał, podszedł tak jak widzieliśmy, tam zresztą na zdjęcia są na w mediach, w internecie, podszedł do każdego wieńca, wręczył dyplom taki uznaniowy. Następnie korowód wieńcowy przeszedł właśnie na ten obiekt olimpijski. Tam też kolejne sprawdzenia za sprawdzeniem i stanęliśmy na podejście przy głównej scenie, no, gdzie nie każdy mógł sobie wejść. No i później po uroczystościach, tak jak już wspomnieliśmy, tych dożynkowych, wręczeniu chleba, tego takiego tradycyjnego przez starostę, no dodam też, że starościna była, nie pamiętam nazwy, w miejscowości, ale z podwałcza, z gospodarstwa, więc też jest jakiś taki zachodniopomorski istniało dosyć mocno na tych dożynkach. Później jakaś taka przerwa techniczna, pary prezydenckiej, no i później, jak tu mówiliśmy, już tutaj wspominaliśmy, odwiedzali każde stoisko. Naprawdę ciężki kawałek chleba. Ciężka praca prezydencka. No, my w oczekiwaniu na parę prezydencką cały czas w gotowości bojowej, ale było to, no, tak jak Wojtek cały czas podkreśla, silne przeżycie, ale myślę, że warto było, bo no wiecie, pamięć taka emocjonalna jest najsilniejsza, więc na pewno zostanie nam to do końca życia, a wy oglądając zdjęcia cieszcie się razem z nami naszym sukcesem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.